Warsztaty pulmonologiczne na miarę XXI wieku. I staramy się, by wiedza o tych możliwościach diagnostycznych dotarła do jak najszerszej grupy lekarzy. Motoryzacyjne klasyki w Jeleniej Górze. Otwieramy wystawę motoryzacji. Wystawa oczywiście jest poświęcona samochodom zarówno przedwojennym, jak i youngtimerom. Jubileusz z Sybiraczek i Kresowian. I widzi się raz i drugi łzy w oku. I to nie tylko starszych osób, to naprawdę daje dużą satysfakcję. Po weekendzie wita Państwa Paweł Guszała, zapraszam na serwis. W Izerskim Centrum Pulmonologii i Chemioterapii Izermed w Szklarskiej Porębie po raz czwarty odbyły się warsztaty pulmonologii interwencyjnej. Trwały przez 2 dni i skupiały się nie tylko na teorii, ale przede wszystkim na praktyce. Za sprawą transmisji na żywo w internecie wzięli w niej udział lekarze specjaliści z różnych zakątków Polski. Warsztaty bronchoskopowe były przeznaczone dla lekarzy zainteresowanych zagadnieniami z zakresu zabiegów układu oddechowego. Prowadzili je wybitni specjaliści przy współudziale lekarzy z Izerskiego Centrum. Mam przede wszystkim pana profesora Artura Szlubowskiego, który jest, nie zawaham się powiedzieć, najlepszym specjalistą od badań endoskopowych w naszym kraju. Mamy również panią profesor Renatę Langford z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, która jest wybitnym specjalistą z zakresu oceny histopatologicznej tych chorób. A więc grono gości rzeczywiście znamienite i chcemy pokazać, że nawet w takim szpitalu, w sumie niedużym i położonym nieco na uboczu, można zgromadzić tak zacne grono ekspertów. Warsztaty składały się z 2 części, wykładowej oraz praktycznej. Wszystko transmitowane było na żywo w internecie, tak więc w wydarzeniu wzięli udział lekarze specjaliści z różnych zakątków naszego kraju. W tegorocznych warsztatach zajmowano się głównie zagadnieniem diagnostyki chorób śródmiąższowych oraz raka płuca. Lekarze sobie bardzo cenią to, jak widzą właśnie prezentację na żywo. Jest taka możliwość oczywiście w przypadku endoskopii, bo te badania są stosunkowo krótkie, trwają paręnaście minut, bo w tej chwili świat raczej odszedł od prezentacji zabiegów operacyjnych, bo one trwają po prostu za długo. Te wszystkie badania, które dzisiaj były robione, będą oceniane i jest możliwość, żeby te wszystkie badania mógł ocenić patolog w każdym miejscu Polski. My oczywiście ocenimy to tutaj na sali wykładowej. Wszystkie zabiegi są w ramach refundowanych hospitalizacji. Działamy na najnowocześniejszym sprzęcie, mamy w ofercie szeroki zakres tych badań diagnostycznych. Myślę, że na najwyższym poziomie. Mamy tutaj wsparcie pana profesora, który służy swoją pomocą przy okazji wykonywania tych najtrudniejszych zabiegów, typu na przykład kriobiopsja, która była prezentowana jako pierwszy przypadek. Prezentujemy najnowsze techniki, bo szpital rzeczywiście jest bardzo dobrze wyposażony, jeżeli chodzi o pracownię bronchoskopową. Mamy właściwie wszystkie najnowsze sprzęty, jakie są możliwe. Uczestnicy warsztatów byli pod wrażeniem organizacji tego wydarzenia. Tutaj pan profesor Szlubowski, żeby dodać pikanterii i trochę stresu, przeprowadza tę transmisję na żywo. Czyli nie pokusił się o wcześniejsze nagranie czy montowanie poszczególnych sekwencji zabiegu od tego samego czy różnych pacjentów, bo przecież widzowie by się nie zorientowali. To była transmisja na żywo, gdzie dał dowód maestrii, a zespół dał dowód maksymalnego zgrania i profesjonalizmu. Te spotkania tutaj, w tym centrum, muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem, dlatego że świetnie są zorganizowane, jest znakomicie pokazana część praktyczna pobierania materiału, uzyskiwania materiału od pacjentów z chorobą śródmiąższową. I nawet z mojego punktu widzenia, aczkolwiek no już wiele lat pracuję jako patomorfolog, zajmując się diagnostyką chorób śródmiąższowych, pulmonologiczną, to powiem prawdę, że uczestnictwo w takich warsztatach było dla mnie niezwykle cenne. Jeszcze w trakcie warsztatów zapowiedziano zamiar organizacji kolejnego tego typu wydarzenia w Szklarskiej Porębie. W miniony weekend odbył się pierwszy europejski zlot Forda T. W piątek otwarte zostało Muzeum Samochodów w Galerii Nowy Rynek oraz wystawa motoryzacji. Natomiast w sobotę na Placu Ratuszowym odbyła się prezentacja klasyków i ich właścicieli.
Rozegrane zostały także konkurencje dla uczestników zlotu. W piątek w Galerii Nowy Rynek otwarto wystawę zabytkowej motoryzacji Królewskiego Towarzystwa Automobilowego, organizatora pierwszego europejskiego zlotu Forda T. Otwieramy wystawę motoryzacji. Wystawa oczywiście jest poświęcona samochodom zarówno przedwojennym, jak i youngtimerom. Natomiast też mamy część, którą obecnie tutaj widać, mamy część poświęconą pamiątkom związanym z motoryzacją. Puchary, kombinezony, kaski to wszystko można zobaczyć na wystawie. Co warto podkreślić, kolekcja wciąż się powiększa. I tutaj oczywiście też namawiamy do tego, żeby przeszukać archiwa domowe, tak, bo no nie każdy posiada pojazd czy motocykl, tak, natomiast myślę, że wiele osób posiada zdjęcia bądź z młodości, bądź z dzieciństwa, gdzie są na pewno pojazdy. No a to są bezsprzecznie najciekawsze eksponaty, bo związane, znaczy pamiątki związane z Jelenią Górą. Po uroczystym otwarciu muzeum i podpisach złożonych na masce przez gości zarówno z Polski, jak i zagranicy, odbył się wykład inżyniera Zbigniewa Nowosielskiego. Zapłon magnetyczny i świece zapłonowe. To są takie miejsca. Natomiast w sobotę na Placu Ratuszowym można było obserwować zmagania kierowców klasycznych Fordów. Mierzyli się oni z torem przygotowanym przez organizatorów. Przeprowadzamy kryterium asów, czyli taką próbę jechaną na czas, bardzo trudną, bardzo krętą, bardzo ciasną, gdzie zawodnicy muszą się wykazać kunsztem jazdy. Nadszedł czas na Grand Prix elegancji. Każde auto biorące udział w zlocie podjeżdżało pod scenę w asyście mażoretek Prima ze Świdnicy. Oceniany był nie tylko samochód, ale także ubiór i właścicieli. Po prezentacji nastąpiło uroczyste wręczenie nagród w kilku kategoriach. Królewskim kryterium asów za najszybciej przejechany tor, Grand Prix elegancji. Brawo, ale tu macie silny fanów, no ja powiem tak. Chciałbym mieć taki fan. Wyróżnienia dla kobiet. Co ty mówisz? Czujny jak tygrys. A także nagroda prezydenta Jerzego Łużniaka, który niestety nie mógł pojawić się na wydarzeniu. W sobotę w jeleniogórskim Centrum Kultury Muflon zespół Sybiraczki i Kresowianie świętował swoje 25-lecie. Adrian Andruszkiewicz przygotował krótką relację. Zespół Sybiraczki i Kresowianie powstał przy kole Związku Sybiraków w Jeleniej Górze. Na początku funkcjonował jednak pod inną nazwą. W pierwszej wersji to był zespół pod nazwą Sybiraczki, ponieważ dziewczyny, które z nim występowały, rzeczywiście były Sybiraczkami, no ale wiek robi swoje, zespół się wykruszał, zmieniała się, że tak powiem, osobowość. Wobec tego mamy i Sybiraczki, i Kresowian, ale to pokrewne dusze. Zespół od właściwie samego początku związany jest z Sobieszowskim Domem Kultury. Świętowanie ćwierćwiecza odbyło się na scenie oczywiście wraz z innymi zespołami. Zespoły zaprosiły 10 zaprzyjaźnionych kapeli z regionu, żeby wspólnie muzykować, świętować, inspirować się, wymieniać doświadczeniami i po prostu miło spędzić ten czas. Repertuar zespołu to piosenki patriotyczne, wojskowe, kościelne, ludowe oraz utwory o Kresach Wschodnich. Sybiraczki i Kresowianie poprzez muzykę nie tylko bawią, ale starają się także edukować młodsze pokolenia. Najczęściej łączymy nasze śpiewanie z racji różnych świąt państwowych i patriotycznych, a potem, jako że jestem rzeczywiście rodowitą Sybiraczką,
wszystkie pamiątki, które stamtąd przywiozłam, przekazuję i naprawdę, jeśli nauka historii w szkole jest na wysokim poziomie, to dzieci się, młodzież bardzo, bardzo interesuje. Co więcej, udział w zespole mobilizuje ich także do innych aktywności. Naprawdę pomaga nam to żyć. Człowiek musi się zmobilizować, ubrać, wymalować, przyjść na próbę. A jeśli jest koncert i widzi się raz i drugi łzy w oku, i to nie tylko starszych osób, to naprawdę daje dużą satysfakcję. W tej chwili chodzę 2 razy w tygodniu na basen, uczę się niemieckiego, zapisałam się na lekcje malarstwa, także żyję pełną piersią, że tak powiem. Po części oficjalnej na scenie wystąpiło kilka zaproszonych zespołów. Przejdźmy do pozostałych informacji. Pod koniec zeszłego tygodnia w Zdrojowym Teatrze Animacji odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry. W tym roku wręczono nagrody i tytuły za ten, a także poprzedni rok. I tak za 2020 Rada nadała 3 honorowe tytuły zasłużone dla miasta Jelenia Góra. Mirosławowi Garbowskiemu, Kazimierze Piterze oraz Januszowi Wojtasowi. Za 2021 rok otrzymali je Tadeusz Biłozor i Krzysztof Tęcza. Ponadto pośmiertnie uhonorowani zostali Bogdan Nauka oraz Józef Sarzyński. Nagroda Miasta Jelenia Góra przyznana została Stowarzyszeniu Pomocy Dziecku i Rodzinie Nadzieja. Na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego zmieniono oznakowanie szlaków turystycznych. PTTK wyznaczyło szlak niebieski, czeską ścieżkę od schroniska pod Łapskim Szczytem do szlaku czerwonego, który prowadzi na grzbiet Karkonoszy. Druga zmiana została wprowadzona w Karpaczu w rejonie Wilczej Poręby, gdzie wyznaczono nowy szlak niebieski prowadzący drogą Urszuli do betonowego mostu oraz zmieniono przebieg szlaku żółtego prowadzącego od Centrum Informacyjnego KPN w Karpaczu do betonowego mostu wzdłuż Łomniczki. Szczegóły znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.tvdami.eu. Ze smutkiem informujemy, że pod koniec ubiegłego tygodnia odszedł Michał Turkiewicz, poseł 4. kadencji, wiceburmistrz Lubania, radny Rady Powiatu Lubańskiego, a ostatnio prezes Zarządu Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Lubań. Miał 65 lat. Rodzinie i bliskim składamy kondolencje.